Pokażę wam, jaka jest różnica między zwykłym zdjęciem a zdjęciem A3. Bum, 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 bum. Masakra. O. Taka jest różnica. No mega. Ale tak stwierdziliśmy, że w ogóle super sprawa wywoływać takie zdjęcia duże, na przykład jak mają niektórzy po schodach, jak się idzie, no nie? Całą ścianę zdjęć. To zdecydowanie lepiej takie duże zdjęcia i mieć ich nawet trochę mniej niż takie małe, które po prostu można oślepnąć, jak się na nie patrzy. To jest niesamowite, jaka to jest różnica. To aż wygląda jak jakieś miniaturowate zdjęcie, tak, a to jest nie? Normalnie 10×15, czyli te takie najbardziej klasyczne odbitki. Więc no, szałpał. Witamy się, bo tak zaczęliśmy. Marta, Miki i Krzysiu. Mamy tutaj jeszcze Daleniosę i Alitosę oczywiście. Czyli cała piątka w komplecie. I teraz, dzisiaj w ogóle mamy taki dzień, że Mikołaj śpi po 10 minut, teraz spał troszkę dłużej. Nawet patrzę na tym. No mamy bocie. Teraz spał trochę dłużej i chcemy zrobić sernik, żeby mieć jutro do kawki. Także mamy nadzieję, że Miki nam pozwoli. Pozwolisz nam zrobić sernika? No, zastanowię się. Zastanowisz się? Pokażę wam, jak wygląda ta ściana w nocy, jak jest pogaszone światło. O. To Martusia wykombinowała. I zobaczcie, jak super wygląda ten domek tam. To jest, wiecie, dostaliśmy kiedyś, chyba w tamtym roku, ten domek. I to jest ze sklejki po prostu wycięte i to się składa. Jak się tam da lampki, to zobaczcie, jak fajnie światło działa w tamtym miejscu. Także super sprawa. Daleniu, tobie nie jest za dobrze? To jest fajnie, jak Boba już jest taki większy, można go tak pucać i tak tulić i już tak się człowiek nie martwi, że główka, że trzeba przytrzymywać. To jest taki duży chłopczyk, nie? Duży chłopczyk. Zbity. Piątka. Już jesteśmy bliscy? Piątka? No. Piątka? No. Piątka? No. Jest! Jest! Słuchajcie, ja się ogarnęłam, kucyka zrobiłam. Tak chyba muszę stać, żebym nie miała po prostu worów pod oczami po prostu. Nie, musimy coś pomyśleć z tym światłem, bo tutaj się po prostu nie da. Tu... Człowiek wygląda jak śmierć. No to przecież mówiłem ci, że trzeba tu założyć lampę. Z jednej i z drugiej strony, i na salon, i tu. Dobra, no będziemy wyglądać jak wyglądać, no. Na dwie. Po co nam jeszcze na patrz, salon? tak muszę ustawiać ryjwką, żeby wyglądać dobrze. Wyciągnęliśmy już robota, Krzyś będzie mielił ser. Krzyś będzie mielił ser, ponieważ to jest taki jakby sernik babci i my wam damy na Facebooku. Teraz na Facebooku. Na Facebooku? Na Facebooku przepis. Przepiszę go i wam, słuchajcie, tam wstawię. Zrobię zdjęcia, bo strasznie długi. No właśnie. Właśnie myślałem. No, my już tutaj ser mamy i my dzisiaj będziemy robić z połówki, bo normalnie się robi z kilograma twarogu, a my będziemy robić z pół kilograma twarogu, żebyśmy go zjedli po prostu w całości. No i on się, wiecie, mieli się ser, najlepszy jest, bo ja zazwyczaj robiłam serniki z tych wszystkich. Krzysiu byś sobie poradził z kilogramem. No na pewno, ja wiem. Ja zazwyczaj robiłam z tych wiaderek serniki i tak dalej, no nie? Natomiast ten sernik jest taki bardzo tradycyjny, że ten ser się mieli, w ogóle mieli się go razem z masłem, co dziwne. Ja będę robiła ciasto kruche, a Krzyś będzie robił z serem. Ja ci dam masło takie... Ale ciasto kruche też w tym. Tak, wiem. No to tylko muszę to wszystko powkładać, nie? Może nie będę tu robił do tego. Nie no, nie do tego właśnie. No tak po sobie zaplanowałem, ale skąd ja mogłem wiedzieć, jaki ty masz plan? Dobra, potrzebujemy... No jaki ciepły. W temperaturze pokojowej. On ma 22,6 stopnia. No cały dzień tu stoi. No. Co potrzebujesz ode mnie? Masło ci daję. Po co? No bo musisz go zmienić razem z masłem. No, ale pół. Tak. Mamy tutaj włożyć 250 gram masła, więc wkładamy 120... Cały czas z dachu nam leci, słuchajcie, śnieg i po prostu idzie dostać takiego zawału, mówimy, że po prostu komin mamy jeden przytkany i Mikołaj nie ma jak wlecieć przez komin i po prostu się co chwila sanie obsuwają. Mamy tam już stado Mikołajów za domem. Tak, stado reniferów. Dobrze. Ważysz? A po co? Na pół? Czy musi być tak? A no może być, no bo to 250 tak. Jest zawsze 200. Ona ma 200. Bo zmienili masło, żeby była tańsza. No to nie na pół. No to wtedy, no to ja dawałam więcej masła. Dawałaś kochanie 200, zamiast 250. A kiedy zmienili masło? Dawno? Dawno. No bo ja wiesz, ja robiłam go jakieś pół roku temu. Tak, już było zmienione masło. O Jezu, zrobiłam na mniejszej ilości masła. Jaka to jest w ogóle, jaki to jest sens, że zmieniają wielkość masła czy coli, żeby płacić dalej dupnie, a dostawać mniej produktu? Ale chodzi o to, że ty uważasz, że dalej płacisz tyle samo. Daremne to jest. Jak nie? No daremne to jest. W ogóle nie powinni podnosić cen. Zacznijmy od tego. Daremne to jest. Co? Co to jest tutaj? No pięknie. Cały czas przez niego przepadam. Ale jak Martusia nie posprzątała, to już nikt nie posprzątała. A to co leżało na ziemi przez cały dzień? Chodziłem. Wbiłem sobie w nogę, odrzuciłem to na bok. Marta szła, wbiła sobie to w nogę, odrzuciła to na bok. Robot posprząta! I tak cały dzień żeśmy łazili, bo dopiero nad ranem miałem. Ale patrzcie, patrzcie na wielkość tego salonu. Za każdym razem stanęliśmy w miejscu, gdzie to dziadostwo leżało. Ja nie wiem, co to jest. Robot wciągnął to za drugim razem, jak opuściłam w połowieńcach. Mikołaj chyba wie, co to było. Nie wiem, co to było, ale kuło strasznie. A nikomu nie chciało się tego wyrzucić do kosza, bo wiemy, że rano pojedzie robot. Tak, więc niech syf leży przez całe popołudnie. Rano posprząta się. No cóż. No nie trzeba się przemęczać. Po co się przemęczać? Nie trzeba. Dobra, biorę się za ciasto i zgłaszamy się za chwilę. Ostatni cukier waniliowy. Przypomnijcie mi, że mam kupić cukier waniliowy. Ja wiem, że to nie jest cukier waniliowy, tylko wanilinowy, ale każdy tak mówi, że waniliowy i tyle. Możemy robić tak. 2 razy to przepuszczę, czy raz? 2 właśnie, w tym jest sęk, że 2 razy. Tutaj tylko spokój, możecie uratować. Bo głupi pomysł robić z połowy. No. Bo wszystko teraz jest problem. Strami się, no ze wszystkim jest problem. Mogłam... Róbcie z całości, nie róbcie z połowy. Ja nie wiem jaką ja blaszkę znajdę. Jedno jajko, jak ja mam podzielić jedno jajko? I 2 żółtka. Wracamy po krótkiej chwili. Ja już zmieniłem ser, Martusia wyrobiła ciasto kruche, a Mikołaj udaje dinozaura. Pokaż, jak udajesz dinozaura, Miki. Tak, teraz jest faza po prostu... No, teraz nie. Teraz to nie chcę zrobić dinozaura. Cały czas robiłem. Tak, generalnie to jest tak, że Mikołaj rozbawia nas bardziej niż my jego, a my tak usilnie staramy się go, żeby on tak wiecie, zaczął się śmiać i tak dalej, to jest takie przesłodkie, a wychodzi na to, że po prostu częściej nasz syn rozbawia nas niż my jego. Nie robi dinozaura, a tak fajnie robi dinozaura. Pokażę wam sposób na sprawdzanie jajek, czy są świeże, czy nie są przypadkiem zepsute. 8 żółtek, czyli 4 potrzebujemy. Słuchajcie, woda, ziemna, ciepła, nieważne. I wkładamy tylko... Wzięłam przeźroczystą szklankę, żebyście... Dinozaur. O, był dinozaur. Żebyście widzieli, o co chodzi. I jeżeli jajko opada na dół, to jest ok. W zależności jak ono się ustawia, tak jest jego świeżość. I słuchajcie, to jest w przepiśniku. Dzięki, Mikiś. O, tutaj, zobaczcie. Nawet jest to tutaj pokazane. Jest to w przepiśniku? Tak, tak. No co ty? I ile ono ma dni, no nie? Jak już ma to 13-15 dni, to generalnie bardzo często się zdarza, że jak je rozbijemy, to będzie troszeczkę śmierdziało. To już będzie po prostu nie nadawało się. Najlepiej jak leży, to wtedy mamy najświeższe jajka, no nie? A potem im bardziej się unosi. Nasze ma 4-6 dni. No, że już trzeba je po prostu... jeszcze nie jest zepsute. No nie jest zepsute, tylko ja sprawdzam je, no nie? To też masz 4-6. A widzisz. No to tak jest z tymi dniami, to powiem wam, że tak o dupę rozbić trochę, bo one mają więcej niż 4-6 dni, więc to nie chodzi o dni, tylko o poziom świeżości jajek. O, w ten sposób. Dobra, lecimy. Mam mokre ręce, mógłbyś mi przepis znaleźć? Sernik. No to tutaj był? Nie, tutaj. Nie, tu, tylko... Lolita, dostaniesz jajo. I się potem nie ubije. Bez paniki, bez paniki. Dzień, dom wariatów. No dom wariatów. Ale uwielbiam ten dom wariatów. Jak nie Alita zacznie szczekać, to Dalenios zacznie szczekać. A jak oni nie szczekają, to Martusia rozwali jajko i zacznie krzyczeć, a w międzyczasie Mikołaj udaje dinozaura. No normalnie cudownie. No tylko mój mąż jest idealny i nigdy nie... Nie jest idealny. Kompletnie. No ale patrz, ja coś narobię, albo coś mi spadnie, albo coś tam, a tobie coś takiego dzieje. My to wiemy, że robimy non stop hałas, a ty? No ja chodzę jak ninja. No tak, mój mąż chodzi jak ninja i mnie tylko straszy i to znowu Marta robi hałas. 3 i 4. Potem będziemy ubijać białka. I tutaj jest jeden minus. O, dobra, udało się. Jaki minus? No, że jest jedna misa, no nie, bo w tym jest ser i potem jednak mimo wszystko powiem wam, że powinny być do takiego robota druga identyczna miska. Mhm. Jak masz, wiesz, coś teraz załadowane, to by się przydała. Ale wiesz co, ja spróbuję wziąć i inną miskę podstawić. Nie da się. Ale no będę ją trzymać, nie? Chyba nie wolno. A dlaczego? Pisał w instrukcji. A, w instrukcji tam brednie piszą. 5 ubitych białek, czyli potrzebujemy jeszcze jedno białko, czyli to ale mamy... Ale nie 5, 2,5 kochanie. A, to jak ja to policzę teraz? To muszę to i tak wlać do środka i teraz połowę z tego wylać. No i proste. Dlatego nie robi się połowy ciasta. Nie robi się nigdy, głupi to był pomysł, ale chciałam na serze zaoszczędzić. No właśnie Miki. Mikołaj i jego dinozaur. Jedna szklanka cukru. To tutaj będzie pół szklanki cukru, ale wydaje mi się, że dam mniej cukru. Patrz, jakie Mikołaj ma skarpetki. Sam mu zakładałem. Pewnie mu trochę cisną w łydkach. No bo mógłbyś mu je odwinąć, będzie mu lepiej. No to może. Zaczęła krew dochodzić. Jezu. Myślę, że jesteśmy okropni. Trudno, jedna będzie goła, trudno mi. Połowę żółtek ubić z pół szklanki, z połową cukru. Ale jaką połową? Dalej ubijając, ale dodać po jednym żółtku. Żebyś nie przesadziła z ilością cukru. Połowę żółtek. A ty dałaś wszystkie żółtka, 4? No bo tak sobie wybijałam. No i mam już połowę żółtek. Większość zostanie na ściankach zewsząd. Z połową cukru. A to jest ta połowa cukru? Tak, to jest połowa z połowy. I teraz ubijamy. Teraz dodajemy ser. Połowę. Połowę sera? Jak połowę? Nie, no połowę. Znaczy połowa już jest. Nie, że połowa z tego. Nie. Teraz. Brakło mi noży. Otwórz mi rodzynki. A wiesz, że jak dobrze dmuchniesz w tą, co się nazywa, rodzynkę, to wyjdzie winogron? No, słyszałam o tym. Słyszałaś? Mhm. Ile? No tak, żeby było czuć. Zgadnijcie, co się stało. Kupiliśmy papier do pieczenia, który od razu jest pocięty na kawałki. Przecież to jest niefajne. Ja wolę sam decydować o tym, czy ten kawałek jest tej wielkości, czy tej wielkości. Przecież oni mogą wiedzieć, jaką ja mam foremkę. Czyż to nie jest głupie, Martuś? No głupie i nie głupie. Teraz nie masz nożyczek i patrz. No tak, ale nie podoba mi się to. Ja chcę sam decydować. Nie, możesz dopasowywać do różnych blaszek. Wtedy będziemy się piekli, jak się okaże. Jakie to dziwne. No co, uśrednili blaszki, więc i tak będziesz tracić papier albo dawać dwa. No to nowe blaszki, skoro uśrednili, bo ja mam niestandardowe. Zobaczcie na to. Tutaj mam idealnie już ani krzty nie mam papieru. Natomiast tu mam dziurę. Więc ciula to uśrednili ten papier na foremki. No powiem wam, że chciałam mieć tylko takie problemy, nie? No ale jak można? Bo sobie byś kupiła papier toaletowy od razu porwany na te takie krótkie elementy. Zresztą nie możesz dobrać jakich chcesz długi. Jak tak to porównałeś w ten sposób, to też już było. I za każdym razem spada ci taki jeden. Ale jaka oszczędność! No, ja wiem. A jakie niebezpieczeństwo! Okropne! Ale niektórzy lubią ryzyko. Papier toaletowy dla odważnych. Tak, dokładnie. A może można taki kupić? Tak. Psiusze dostają jajka surowe, bo te jajka jedzą tylko i wyłącznie surowe. I to jest podobno bardzo dobre też na sierść. Ona bardzo lubi, Alita uwielbia jajka. Dalia nie cierpi, ale muszę jej coś dać, bo też tego nie zje, ale żeby nie było, że faworyzuje jedną, a druga tego nie dostaje, nie? Proszę. O, teraz je, no teraz jadła. No to... Nigdy nie zjadła jajka. Doszły mi kółka, już założyłem. I te rączki z przodu tutaj. O. Że można sobie podnieść i sobie go prowadzić. Czad. Mega żółte to ciasto przez te jajka. Patrzcie. A to są kury swojskie, a nie chowane na jakiejś kurkumie. No jeszcze trochę jest za bardzo, ale... Może z całą blachą. Do zamrażarnika. Już się nie mogę doczekać sernika. Ja tak kocham serniki. Serniki są pyszne. Moje ulubione ciasto to jest w ogóle sernik. No. No, ulubione. Nie mam bardziej. A drugie moje ulubione sernik, znaczy... drugie moje ulubione ciasto to no. Sernik z polewą cytrynową. Dalej w temacie sernika. Tak. A pierwszy to jest właśnie babci sernik. Serniczek. Tak minimalnie, popatrzcie się, minimalnie starczyło, żeby nie przeszło przez to tutaj, co oni ustalili, że taka powinna być forma. Szkoda, że nie wiemy, co to za producent. Czego? No tego papieru. Nie mam pojęcia, ale może niektórzy lubią taki papier, kochanie, może niektórzy specjalnie taki kupują. A może niektórzy twierdzą, że to jest super papier i chce taki kupić, co za producent. My nie wiemy. Już sobie kupiliśmy raz worki do Bakuma, które były dzielone. No to było akurat fatalne. No przepraszam, ale to było takie do dupy, no bo ten worek czasami też mieć dłuższy, to tak. Ale i tak największym wypychem to było, jak kupiliśmy na promocji oliwki, tak się cieszyliśmy, że tak na promocji, że tak tanio, żeśmy dostali te oliwki. Otwieramy w domu i tak na pewniaka wzięliśmy tą oliwkę do buzi i okazało się, że one mają pestki w środku, nie były drylowane. Ach, musimy się zbierać. Mikołajek tutaj już nam... Chyba chce się iść kąpać? Chcesz iść robić chlub tu? Chcesz iść? No chcesz, ja wiem, że chcesz. Może tego nie okazujesz, ale chcesz. Mówiłem, że Mikołaj ostatnio udaje cały czas dinozaura. Tak, na tym vlogu, kochanie, powiedziałeś o tym chyba 7 razy. Udaje dinozaura. Założyłem mu skarpetkę jedną, bo zimno mu było. Ale jak widzicie, dosyć słabo. Mikołaj, za dużo masz te skarpetki, widzisz? Za dużo mama kupiła skarpetki. Serniczek się upiekł. Tak sobie wygląda. I... Godzina jest 10:30, a my wyciągamy sernik. Dzisiaj go już niestety nie zjemy, bo jest za gorący. Ale jutro na pewno sobie do niego siądziemy z rana. W ostatnim momencie go wyciągliśmy, bo sobie o nim troszeczkę zapomnieliśmy, ale upiekł się pięknie. Trochę pękł, ale on na pewno jeszcze opadnie, więc się nam tutaj połączy. Na pewno, kochanie. Tak to jest skonstruowane. No mówię ci, to było specjalnie. Nie, na samym końcu jakoś strasznie... I patrzcie, jak tutaj jest minimalnie. Ja o niczym nie zapominam. Niczym. Dobrze, to widzimy się jutro. Dobranoc. Witamy z rana. I tak jak mówiłem, serniczek się nam połączył, ładnie opadł. Mama mówił prawdę. Tak. Tak jak mówiłem, tutaj się nic nie zmieniło, dalej jest dziura. I jest cudowny sernik. Dzisiaj sobie go ukroimy zaraz i sobie zrobimy kawkę. Już nie mogę doczekać.